Dzisiaj kolejne spotkanie z naszym odkłamywaczem, żeby przypomnieć, co zrobiliśmy, co robimy. Przypomnieć trochę danych, na wiosnę trzeba odświeżać pamięć. Dzisiaj mówimy o służbie zdrowia o tym, że dla nas najważniejszy jest pacjent, jego bezpieczeństwo, jego komfort. I o tym, że gdyby nie weto pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bylibyśmy teraz już w zupełnie innym miejscu i straciliśmy tak naprawdę dwa lata, które teraz nadrabiamy. O wszystkich szczegółach opowiedzą moi koledzy którzy, i koleżanki, którzy prowadzili te ustawy, ale ważne jest o tym, żeby pamiętać, że zdrowie i komfort pacjenta jest dla nas najważniejszy i zrobiono w służbie zdrowia mimo braku ustaw bardzo dużo. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu Sejm zajmie się pakietem ustaw zdrowotnych. Jest to dla nas bardzo ważna reforma ochrony zdrowia, konsekwentnie podejmowana i myślę, że tym razem doprowadzona do szczęśliwego końca. Dotyka ona szeregu obszarów, co świadczy o tym, że zajmujemy się tym problemem bardzo, bardzo szeroko, ponieważ najważniejszy dla nas jest pacjent i jego bezpieczeństwo. A to, żeby pacjent mógł być bezpieczny, to musi być również bezpieczny szpital, to musi być dobrze wykształcony, zadowolony lekarz, pielęgniarka i to musi być bardzo dobrze, racjonalnie wydana każda złotówka. Bo proszę Państwa, otóż co się dzieje? Proszę zobaczyć, jak wyglądały nakłady finansowe w ostatnich latach. Te nakłady wzrastają. Pytanie jest, czy pacjent jest usatysfakcjonowany? No, sami wiecie doskonale, że tu są wątpliwości. Dlaczego? Dlaczego, skoro pieniądze wzrastają? Otóż dlatego, że źle działa system. Źle jest zorganizowany i to właśnie ten pakiet ustaw ma naprawić. W ostatnim czasie zajmowaliśmy się bardzo mocno dwoma tematami. Dla przykładu, bardzo proszę, następny slajd. Onkologią. Gdzie również wydatki wzrastały, ale tutaj zwiększyła się również dostępność do wysokospecjalistycznego sprzętu i ewidentnie poprawiła się kwestia dostępności do leczenia onkologicznego. Następny temat, bardzo proszę. Problem przeszczepów. Znany Państwu problem. Tutaj także wzrastają środki, nakłady finansowe, ale co najważniejsze, proszę zobaczyć na następnym slajdzie. Wzrasta wreszcie ilość transplantacji. To jest możliwe dzięki programowi, który został wdrożony, dziesięcioletni program, gdzie nie tylko wzrastają środki finansowe, pieniądze, ale także cały program związany z organizacją tegoż właśnie problemu. Następny bardzo proszę. To po jeden moment taki, kiedy była ta słynna sprawa doktora G, kiedy widać, że nastąpiło załamanie w transplantologii, teraz widać, że dzięki innemu podejściu do tego gwałtownie to i bardzo mocno wzrasta. To tylko na przykładzie tych dwóch wyrwanych jak gdyby z całości działalności ochrony zdrowia w przykładach, ale ważne jest właśnie to, aby rozwiązywać te problemy kompleksowo, tak jak pokazałam to na przykładzie tych dwóch specjalizacji. Ale podejmowaliśmy także inne działania, nie tylko takie, które są związane z ustawami, które niestety nie mogły przed dwoma laty wejść w życie, bo przecież nie ulegliśmy naciskom w związku z histerią spowodowaną świńską grypą. Nie zakupiliśmy szczepionek w takiej ilości, która była z punktu widzenia państwa polskiego zbędna. Także konsekwentnie walczymy z dopalaczami. Podjęta została radykalna decyzja przycinająca problem dopalaczy i na bieżąco to rozporządzenie i ustawa jest monitorowana pod kątem takim, aby pacjenci polscy czuli się bezpiecznie. Kwestia ratownictwa medycznego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat środki na nakłady na ratownictwo medyczne wzrosły o połowę. Myślę, że Państwo pamiętacie te żółte helikoptery, śmigłowce ratownictwa medycznego. W ostatnich kilku latach zakupiono ich 23 i tak jak powiedziałem nakłady na ratownictwo medyczne jest, są zdecydowanie wyższe. I jeszcze jedna kwestia, która, z którą państwo polskie borykało się boryka się od lat, oto zakazaliśmy palenia papierosów w miejscach publicznych. To temat, który, który naprawdę spędzał sen z powiek wielu, wielu obywatelom. Tak, ostatnio nawet dowiedziałam się, że czy czwarte społeczeństwa teraz już po wdrożonej ustawie popiera ten projekt, co uważam za duży sukces. Proszę Państwa, co przed nami, bo ten pakiet to tak naprawdę dopiero nowe rozdanie i nowe tematy, które chcemy. Zreformować i które chcemy zmienić autentycznie, ponieważ uważamy, że system źle funkcjonuje i nawet jeżeli tych pieniędzy będziemy dokładać za każdym rokiem, to nie osiągniemy spodziewanego efektu. Fakultatywne przekształcenia do wyboru, do decyzji organów założycielskich, ale możliwość bardziej elastycznego zarządzania. Więcej lekarzy, zmieniamy podejście także w programach na, nauczania, zmieniamy system nauczania. Chodzi o to, ażeby jak najszybciej lekarze mogli wejść do szpitali i do przychodni. Krótsze kolejki, kolejna nowelizacja ustawy, która również spowoduje, że nie będzie takiej sytuacji jak jest teraz, że bardzo często pacjent zapisuje się do kilku szpitali równocześnie. E Dokumentacja medyczna związana z ustawą o informatyzacji, poprawa systemu, zbieranie danych, ale także szybszy, szybszy przepływ i możliwość właśnie przeprowadzenia tejże zmiany w postaci recept bezpośrednio od lekarza do apteki. To jest nowelizacja praw pacjenta związana z szybką ścieżką dochodzenia, możliwości odszkodowania i kolejne również dotyczące zmian e, dotyczące samorządu i zawodu pielęgniarek związane z ich kształceniem. Następne zmiany są adresowane bezpośrednio e, i głównie do pacjentów. E, mam tutaj na myśli jednakowe i niższe ceny leków refundowanych we wszystkich aptekach. Do tej pory e, Stosowano czy stosuje się różne chwyty promocyjne. Chcemy tego uniknąć, szczególnie mając na względzie z jednej strony obywatela, a z drugiej strony racjonalne wydatkowanie nakładów publicznych. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie pacjentów, to także uporządkowanie kwestii sprzedaży leków przez Internet. Tutaj znalazły się stosowne regulacje w ustawie farmaceutycznej. Kolejna kwestia. To planowane, przyjęte założenia przez rząd, wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczenia, do, dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne nie są w tym pakiecie, który będzie uchwalany na tym posiedzeniu Sejmu, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ale będą kolejnym dalszym krokiem. No, i jeszcze jedna kwestia: dodatkowe programy szkoleń i dodatkowe specjalności dla młodych lekarzy. I tutaj myślę, że warto przypomnieć bardzo, bardzo istotne wzrosty wynagrodzeń dla lekarzy, stażystów, które na przestrzeni ostatnich 2 trzech lat się dokonały. I jeszcze kwestia związana z lekami refundowanymi, a mianowicie państwo polskie pozyska. Dodatkowe środki na badanie kliniczne leków. Do tej pory, znaczy na takie własne badanie kliniczne leków, nie opierające się na badaniach koncernów farmaceutycznych. Te zmiany, tak jak powiedziałem, za wyjątkiem, za wyjątkiem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, będą głosowane już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Nie poruszyliśmy tu pewnie wielu kwestii związanych z młodymi lekarzami, z rezydentami, z, wy z wynagrodzeniem tychże rezydentów, z chorobami rzadkimi, z hemofilią. Takich obszarów działań jest, było bardzo wiele. Mam nadzieję, że kolejne nasze spotkania, już po kolejnym posiedzeniu Sejmu, będą może bardziej dotyczyły konkretnych spraw. Natomiast chcę na koniec podkreślić, że właśnie to wszystko, co robimy i ten. Pakiet ustaw związanych z regulacją systemu ochrony zdrowia w różnych w różnych obszarach ma jedno na celu. ma poprawić bezpieczeństwo polskiego pacjenta, który ma się czuć bezpiecznie, a to wszystko, co będzie się działo w szpitalu również ma być związane z tym, żeby pieniądze były wydane racjonalnie. Dziękuję.